Karol III zmienił zdanie, chce księcia Harry'ego Meghan Markle na koronacji. Król Karol III nie od dzisiaj jest znany z kontrowersyjnych decyzji i nietypowych zainteresowań. Od lat jednak zestawił zmarła Elżbietę II na najbardziej prestiżowym stanowisku w całej Wielkiej Brytanii i stara się unikać skandali. Życia nie ułatwiają mu niestety księdza Harry i jego małżonka Meghan Markle. Sussexowi od kilku miesięcy robię bowiem wszystko, by popsuć reputację brytyjskiej rodziny królewskiej. Można się spierać na temat tego, jak skuteczne są te działania. Na razie słychać raczej, że to Meghan i Harry dramatycznie traca na popularności. Nie oznacza to natomiast braku jakiegokolwiek niepokoju ze strony royalsów. Bo przecież wielkimi krokami zbliża się ceremonia koronacyjna Karola II, która będzie prawdopodobnie największym tegorocznym wydarzeniem w życiu Brytyjczyków. Według pierwszych potwierdzonych informacji Sussexowie, a także niejako wyklęty z rodziny księdza Andrzej, nie mieli brać udziału w oficjalnej części uroczystości. Księcia Harry'ego i żony podobno nie zobaczymy m.in. na słynnym balkonie, gdzie nowy król zostanie powitany po raz pierwszy przez swoich rodaków. Jak donosza jednak źródła Daily Mail, monarcha waha się jednak w tej decyzji. Podobno to księdz William jest szczególnie przeciwny obecności brata i Meghan Markle w kościele Westminster Abbey. Karol III z kolei stoi raczej na stanowisku, że jeśli Sussexów zabraknie na uroczystości, to spór między obiema częściami rodziny stanie się monumentalny. Anonimowe źródło obeznane w sprawach rodziny twierdzi, że Harry zwleka z jakakolwiek decyzja i ma zamiar robić stakaz do ostatniej chwili, co czyni negocjacje z księciem niezwykle trudnymi. Obóz Harry'ego rzekomo zupełnie nie wyobraża sobie sytuacji, by miał wraz z żoną i dziećmi utracić swoje tytuły. A przecież takie pomysły krąża w brytyjskim parlamencie i wśród prominentnych członków rodziny królewskiej. Dlatego nie zgodzi się na pokojowe przybycie na uroczystości koronacyjne, jeśli nie otrzyma w tej kwestii jakiejkolwiek gwarancji. Co ciekawe, Karol III ma nadzieję, że w osiągnięciu porozumienia pomoże arcybiskup Canterbury Justin Welby. Duchowny został poproszony przez króla, by namówił Harry'ego na wzięcie udziału w koronacji. 67-latkowi zasugerowano też, by dał Sussexowi gwarancję prominentnego miejsca w Westminster Abbey. Niegdzie w stylu, gdzie nie mógłby narobić kłopotów. Na razie nie wiadomo jednak, czy ta strategia przyniesie powodzenie.